Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to zmuszać. Przypomniał mi się taki okres w moim życiu, kiedy robiłem wszystko i tak, i zmuszałem nawet innych. To było w momencie, kiedy wstąpiłem do klasztoru, ten okres postulatu, nowicjatu, kiedy swoim działaniem wymuszałem, więc czy zmuszałem moich współbraci do tego, aby myśleli tak jak ja, robili tak jak ja, mówili tak jak ja. To było porażające. Wydawało mi się, że to, co ja myślę o Kościele, jest słuszne, to, jakie ja mam poglądy, są właściwe, to, jakie formy modlitwy praktykuję, to jest właśnie to, co powinni robić inni. Tragedia. I we mnie jeszcze narastało, cały czas narastała taka presja, by zmuszać innych do tego, aby byli pod moją linijkę, którą ja przyłożyłem. Przez wiele lat tak było, dopiero kiedy Pan Bóg przez moje słabości zaczął kruszyć moje serce, kiedy zobaczyłem, że jednak wrażliwość ludzka jest różna, że to niekoniecznie tak, jak ja coś postrzegam, postrzega inny człowiek, niekoniecznie to moje jest lepsze od tego drugiego. Zaczął stopniowo mnie Pan Bóg z tego leczyć, ale było we mnie, czy pewno jest jeszcze nadal, mnóstwo jakiejś wewnętrznej, może nie agresji, ale jakiegoś poczucia, gdzie ja uzurpuję sobie momentami władzę do tego, aby zmuszać innych do tego, aby postępowali tak czy inaczej, bo uważam, że to jest słuszne. Absolutnie musimy się tego wystrzegać. Musimy uszanować wrażliwość drugiego człowieka, musimy uszanować wrażliwość jego serca na sprawy Boże. Musimy uszanować także jego choćby religijność, jego praktyki religijne. Musimy uszanować jego drogę, bo może na tej drodze do wiary nie jest jeszcze tak dojrzały jak ty, siostro czy bracie, ale to nie znaczy, że to do tej dojrzałości ten człowiek nie dojdzie. Pozwól działać Duchowi Świętemu i prowadzić go indywidualną drogą, a niekoniecznie zmuszać go do tego, by postępował tak, jak ty uważasz, że jest to najlepsze. Wystrzegajmy się tego zmuszania, a raczej, tak jak mówi papież Franciszek, wyprawiajmy się na peryferia, znajdujmy ludzi w takich kondycjach duchowych, fizycznych, społecznych, jakich oni są i róbmy wszystko, aby im towarzyszyć do odkrycia w pełni prawdy Ewangelii. Niech nas na tę drogę szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.